Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Edek versus Widzowie. Dzisiaj jest z nami Kondzio. Dzień dobry. No, a to jest Rocket League, Edek versus Widzowie, wasza ulubiona seria. Startujemy bez przedłużania i standardowo Q&A dla Konrada. Pierwsze imię, Kondzio, jak ty masz na imię? Radek. Radek, prawie Władek. No, proszę bardzo, piękne imię. Kolejne pytania. Jaki masz rangi, jak długo grasz i dlaczego Rocket jest twoją ulubioną gierką? Rocket nie jest moją ulubioną gierką, pierwsze. Nie, chcę więc wykryć... Ktoś się prosił. Co? Ktoś się prosił, wpierdził. No dobra, to jest moja ulubiona gierka, ponieważ lubię grać w 40 FPS. Proszę bardzo, jest w końcu jakiś sensowny argument na temat Rocketa. No, to możesz powiedzieć, jak długo grasz, jakie masz rangi i tak dalej. Czekaj, rangi to mam różnie, zależy od dnia. Zależy chyba od dnia, teraz aktualnie. Ale w soboty? No w soboty mam na przykład platyny, dwójki. Dzięki, Edziu. A w piątki mam golda dwójki. W piątki golda dwójki? Ale jak widzimy, niestraszne mu są. No, nic mu nie jest straszne. Kolejne pytanie, panie Konradzie. Dlaczego chcesz pozdrowić Patryka? Czy chcę pozdrowić Patryka? Nie. Bo go nie znam. No, nie pamiętam. Dawno nie nagrywałem zasadniczo, więc będę gadał głupoty. Patryk to chyba bardzo miły człowiek. Bardzo miły człowiek. No, co możesz coś ciekawego generalnie powiedzieć, panie Konradzie? Ciekawego? Nie zawsze ciekawe rzeczy mówi. No to ale kurczę, mów jak najwięcej. Takie bez sensu pytanie zadajesz. Nie wiadomo, o co chodzi. Weź ty, ósmy kanon na YouTube. Niestety chyba będę musiał. Standardowo nagrywki to nic nie wchodzi. Chyba tam. No i jak tam, bo nie odpowiedziałeś, jak długo grasz. Rok chyba? Ale jestem rakiem, totalnym rakiem jestem. 800 godzin, czyli fan. O właśnie, przede mną było. Znaczy za mną, o tak. Już za nim w karierze Rocketeera. No nie, bo to za szybko poszło. Dlatego. Za szybko poszło. Chłop był w szoku. Chłop był w szoku i dlatego... Chłop był w szoku. O, jak widzimy. O, nie! Usłyszałem Discorda wyciszyć. Właśnie Dawid wyzywa gierkę. Boku. No nie, dobra, to się nie wiem, zacenzuruję. A zresztą. Już zobaczę sobie. No to pozdrawiamy Dawida. Na kanale Edek. Dobra, no to wracamy do gry. Pozdro. Co tam jadłeś na kolacyjki, jeżeli już jadłeś? Nie jadłem. No to na obiad. O suchej mordy. Byłem na ożalenie sobie wpierdzić to. Czy? Jak to się nazywa? Nie hot doga, tylko zapiekane. Kebaba? A nie, tak, od kiedy na ożalenie są kebaby? Gdzie? Bo nie usłyszałem gdzie nawet. Gdzie? Na ożalenie. No Orlenie, no kurde, no w każdym szanowanej, na każdej szanowanej się stacji są kebsy. Nie ma kebabu przez na Orlenie. No tam chyba ty gadasz. Wiesz, jakim jestem dobrym obrońcą. Czekaj, muszę dojechać. Wysadzi mnie i strzeli. No. Dzisiaj nie dajemy forów Kondziowi za dużych, żeby się nie poczuł. No nie, za dobrze. Nie, obrażę, nie, ja tobie daję fory. Wiesz, tak to patrz na to. Od razu. Odbije się pewnie od cukru ten życie, na pewno. Taki part. Pyk. Dobra, no to myślę, że można przejść do sekcji dalszej Q&A. Także wiesz już, co zagramy w drugim meczu, czy jeszcze nie bardzo? Ja wiem, ale ci nie powiem. O, właśnie. Zapomniałem o najważniejszej sekcji, o której zawsze mówię. Jeżeli chcecie zagrać, no to dołączajcie. Jeżeli chcecie wystąpić generalnie w Edek versus Widzowie, to proszę dołączać na Discorda, ponieważ tam jest nabór do odcinka. Nie polecam, bo wyzywają się tam. Nie, to tylko Dawid. No. O, Dawida trzeba wyrzucić. O kurde, tu
zapytałeś. Nie. Czyste konto poszło się. Ja tak nie spodziewałem, patrz jeszcze backflip elegancko. Jaki tutaj jest zawodnik z nienacka. Byłem przekonany, że ty jak zawsze na bramce stoisz. Łatwo. Teraz poleci jak głupi. Co, ty zawsze tak na bramce stoisz na rękę tak też? No, na jeden na jeden. Udaję lepszego. Udaję lepszego i stoi na bramce. Pokazać, że się nie boi. No, pluje na ludzi. Znaczy, no co porównywać grać z diamentem a goldem? A z silverem. Co to było? Miałem laga, czy coś się zepsuło? Nie wiem, to chyba był down, bym powiedział. Zobaczysz na tym, co u mnie się stało. Jakieś... Nie wiem, u mnie po prostu... Po tak prostu leciałeś z piłką, nie? Potraktował moje autko i piłkę. No. Ja chyba w twojej serii będę najgorszym zawodnikiem, jak grałeś. Nie, nie. Spokojnie. Jeszcze kiedyś Dawida namówię. Może to... Także myślę, że jesteś spokojny o przyszłość. No spoko. Ja mam wywalone. Ja jestem. Wiesz, nie wiem, można przeklinać na swoich odcinkach, czy nie? Nie. Dobra. No to powiem to z cenzuralnymi słowami. Życie jest proste. Życie masz... jest fajowe. Nie. Życie jest proste. Albo masz wyrąbane, albo masz przejebane. Proszę bardzo. Rady od kądzia. No, życiowe. Tylko to inaczej, tak bym musiał zabrać. Ale nie chciałem. Toxic. Myślę, że kto wie, ten wie. No. Nie polecam. W sumie szkoła się zaczyna. Halo, ja ludzie. Jak tam w szkole? Kto poprawia oceny? No szybko. Nie mogę zrobić flip reseta. Wcześniej no, tak na rozgrzewce czeskałem na tobie. No na mnie, jasne. Na Dawidzie. Ja pierdolę. Ile tu masz punktów? Ale siara. Nie no, czekaj. Nigdy tak ale się nie. Ale masz honorowego. No w sumie tak. Spokojnie, w jednym odcinku wygrałem 25-0. Tak? Nie, ale chcę no, to być powiedziałem. Aha, więc miły jesteś. Leci na bramkę pewnie, no pewnie. Niestety musiało wejść, było to nieuchronne. To jest takie full lucky. Full lucky? No bumpnąłeś mi na piłkę po prostu. No, właśnie. No, teraz albo nigdy. Dobra, tady trafisz, nie ma mowy. Nie umiem, ja się zawsze stresuję na odcinkach i nie idzie. No dobra, było blisko. A teraz oddajemy... przysłowiową pałeczkę użytkownikowi Kądziowi. No dobra, no to... Ojeju, nie. Nie, ważne, żeby na głos nie padło. I będzie dobrze. Nie będę odpalał za bardzo. Ball Max Speed, Ball Physics, Super Light. A, to ten, Boomer Ball. Kozak. Lubię ten tryb, jest taki przyjemny. Okej. No to zasadniczo co ja miałem powiedzieć. A nie wiem czy mówiłem, ale przyniosłem się chyba na PC. Także no. To jest mój pierwszy odcinek nagrywany na PC zasadniczo. Także jeżeli go nie słyszycie, to znaczy, że coś zepsułem. Jeżeli słyszycie, to znaczy, że nie było tak źle. Jeżeli słyszycie, to lepiej być. O nie, kądzio. Gangbang. Co? Myślałem, że nie weszło, nie? Ja myślałem, że nie weszło. Ja też tak myślałem. Ale kozak, gierka. Kiedy tutaj wykonywał jakieś tryby. Taki, w którym mam szansę, nie? Nie. Najtrudniejszy tryb na świecie wybrał. W którym jest profesjonalistą. Już wiem, na czym to 700 godzin na czas. No ja tylko w to grał, nie? Jakby zrobili z tego rankiery, to bym wygrał. Myślę, że co najmniej jeden mecz byś wygrał. No, ludzie. Idziesz, ty widzisz, że nie umiesz grać. Przyznam się, że nie mam wprawy w tym trybie. Dobra. O to. Nie, to zawsze mnie ten śmieszny piłka odbijający. Co to jest próba rozwalenia?
żadna. No nie! Kończ, coś ty zrobił. Co za bramkarz. Szalony. No, nie pamiętam, o czym wspomniałem, ale zostawcie sobie kaj łapkę, bo Kondzia prosił przed odcinkiem, że... Nie żebraj. Że on jest bardzo dobrym... Żał! Czemu ten tryb jest taki dziwny? To jest fajny tryb, smazak. Nie, muszę teraz hardować. No. No nie, nie mogę. No nie? Myślałem, że lepiej zawalisz. Bardziej nie wiem, no. Nie doceniłem przeciwnika, widać. No właśnie. Już chcieś opluć. Nie, nie umiem. No nie umiesz grać w ten... Niestety, przepraszam bardzo, ale jakby ktoś chciał kiedykolwiek w Attack vs. Zawiele rozpocząć ten tryb, to zablokowany jest. Ja to pierwszy raz, chyba. Ło, ja pierdzielę, dobra. Ale to było so close. Jednak pierwszy i tak przegrasz. Dobra. Ale zawalił. Jest bramka, wracamy, wracamy. Dobra, wracamy. Proszę mi tak tutaj nie przyznać. Przegra. Jest jeszcze szansa na zwycięstwo z tym wirtuozem Rocketa. Aczkolwiek nieduża, bo znamy jego umiejętności. Ja pierdzielę, że będzie. Ja też. Ja pierdzielę. Nie. Boże, czy ty to widzisz? Widzisz, a nie grzmisz. Widzisz, a nie grzmisz. Chwilę później zagrzmi. Okej. Okay. Spokojna głowa. Dobra. Możecie napisać, jak tam u was żyćko, moi drodzy. No właśnie, leżycie mnie. O, a Kondzia też nie powiedział w sumie, co tam. Radio Rymy. Słyszałem, że Kondzio jeszcze nie rozbił samochodu, który grzecznie jeździ po mieście. Jakbyście zobaczyli czarną... Wołgę. Czarną Wołgę, to jest Kondzio generalnie. No to już się wtedy bójcie. Wtedy nie ma zmiany. No, ja bym uciekał. Ja bym uciekał. Zobaczcie, jak on jeździ. Nie potrafi po tym sposób. No nie, wyjeżdżam naprzeciw. Śmieszny jest. Nie mogę, chyba że. Nie ma takiej opcji. O, nie? Tak się teraz. Nie, no czemu to na wyczekanie grasz? To się lata do tego. No nie mogę przegrać, ja jestem tryhardem przecież. Widać, kto w jakie tryby gra. Nie, poczekaj, muszę się skupić. Czemu on to brak? Jak ci to nic nie daje? O nie, czemu to tak nic nie daje? No za wystartował jakiś random. Nie, no muszę to wygrać. No. Nie wygrasz, mówię ci. Nie ma opcji. O. Lalalalala. Trudno ją przyjąć. Możecie ci napisać, czy macie jakiś pomysł na jakikolwiek odcinek. Na przykład nie traf na 1000 sposobów challenge. Ja mam fajne w sumie. Nie wiem, ci pisać. Jak kiedyś miałeś dać piłkę na samochód, pamiętasz? No. Nie, tak? Tak, i zatrzymać, puścić pada. To co? Teraz tą piłkę stanij na piłce. O, Kondzia tutaj. Jak widzimy, twardy challenge zapadał. Powiem ci, że to jest bardzo hardkorowe, nie? Stanąłeś kiedyś na piłce? No. Ale farciarz. Wyliczony kick-off, proszę państwa. No ja tutaj zgrywałem się oczywiście, komu nie ma szans. No, nie ma szans, kolego. Widzimy, no tutaj już niestety następuje destrukcja jednego Kondzia. No wiesz, daj mi fory. O. Ale... Dobra. Fajfus. Nie wyzywając. Dobra. No i zaraz trafi pewnie. O, to się może źle skończyć, drodzy słuchacze. Dobrze. Jak się zdenerwował. Chłop był w szoku. Bam. Nie. Będzie. O, nie. A co z... Ale...
Czy to nic nie wiadomo, czy wleci. Ja powiem ci, że bardziej... fajny klimat na ta piłeczka. Dobra, przegrałem. Dziękuję za grę. Nice, Edek, nice. Było blisko. So close. Mówisz? Ja cwaniakuję. Dajcie się. Musimy to wykorzystać. To był najgłupszy zakończenie. O! Nie wejdzie. Idealnie. O nie. Tego się nie da okiełznać. Najgorzej. To chyba jest najciekawsze. To jest najciekawsze. To jest fajne. No, muszę przyznać. Ale kurde, nie mogę trafić. Już myślałem, że to samo będzie. Już tego nie było. Ja pierdzielę, ale to groźne jest. No. O. Nie. No nie, no jest. Co za trener śmierdzący będzie czekał, że to padnie. No i to przed państwem kondzio. Dobrze, ale że łatwo. Statystycznie nikt do tej minuty nie dotrwa. Statystycznie nikt do tej minuty nie dotrwa. Dlatego. Chyba musisz zacenzurować to. Przykro mi, panie Konradzie. Dodatkowo cenzury nie było. Ale jeżeli ktoś jakimś cudem tutaj nas słyszy, to może napisać w komentarzu Kondzio. Czy jest? Jest w sumie 1-1. Kondzio typało, czy coś takiego. No. Typałsztajnie. Dzisiaj generalnie był taki oto ciekawy odcinek, jeżeli go nie zepsułem. Mam nadzieję, że wam się podobał. Był z nami Kondzio. Jeśli go zepsułeś, to cię mama popije. Czasem albo nie dać jutro obiadu. Oj, na głodzie to jednak nie ma tak łatwo. No nie, dobra, no to dziękuję za bycie. I... Thanks for game, thanks for game. And elo. See you again. See you again i w ogóle... Ciao, ciao. Ciao, ciao.